Nazwy wszystkich 7 poziomów to aliteracja. Jest to pierwsza gra Sonica dostępna na komputery osobiste. W wersji Sonica CD, Sonic Gems Collection woda jest w grze przeźroczysta. Jest to spowodowane tym, że to jest dyrektowy port wersji PC-towej. Jest to, ponieważ tamte karty graficzne nie emulowały efektów wody. Ścieżka dźwiękowa nie może być grana w DA Garden, ale mogą być grane w Play Music, opcji w wersji PC-towej i Sonic Gems Collection gry. Jest to spowodowane tym, że muzyka z przeszłości nie jest wpisana w Redbook Audio i grana przez system Sega Mega Drive'a zamiast odtwarzacza CD. Jeden ze zwierzęcych przyjaciół Sonica tylko występuje w tej grze, ryba, która nie jest podpisana w żaden sposób. Jest tylko w Tidal Tempest, złapane w hologramie Metal Sonica. Gdy projektor jest zniszczony, ryba będzie podążała za Sonikiem jak każde inne fliki. Sonic CD jest pierwszą grą w serii, która posiada animowane cutscenki, które zostały stworzone przez Toei Animation ze współpracą ze Studio Junio. Animowana scenka w wersji Mega CD jest znacznie krótsza niż intro w portach na PC i GameCube'a oraz filmik Sonic Jam na Sega Saturn, ale animowane wolniej. Ucięta część intra pokazuje więcej Sonika biegnącego przez krajobraz i przez jezioro. Dziwnie, bardzo mały kawałek 2 sekundy materiału, pokazujący zbocze góry doktora Robotnika, używa łańcuchów, by zatrzymać małą planetę w dole, która ma masywną rzeźbę twarzy Robotnika na niej. Jest zagubiona z uciętego intra, ale przedstawiona w wersji Mega CD. Również jest krótki segment zgubiony z endingów HMV z wersji Mega CD, który został przywrócony w Sonic Jam i Sonic Mega Collection. Ten niesławny segment jest możliwy do zobaczenia w oryginalnej formie w teście ołówkowym. Gdy wchodzimy do Debug Mode w Sonicu CD, sekretne zdjęcie Tailsa się ukaże. Tails również występuje w Tornado DA Garden Play Music. Przód japońskiego pudełka zawiera wiadomość. Aby żyć w mocy, musisz mieć wiarę w to, co wierzysz jest prawdą. Nawet jeśli inni mówią ci, że jest to złe. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to by żyć w mocy, to znaleźć odwagę. Musisz być gotowy, by dotrzeć pomiędzy granice czasu. I by to zrobić, wszystko co potrzebujesz, to zrobić pierwszy krok. Amerykański soundtrack nawiązuje do Sad AM. Rosie Drascal, czyli Amy, w Ameryce to Sally. Jest to pierwsza gra Sonica, która wyświetla milisekundy. Ładując płytkę CD w zwykłym odtwarzaczu CD, będzie można odsłuchać muzykę z gry. W japońskiej i europejskiej wersji Mega CD złe zakończenie ma tekst "Spróbuj ponownie i ocal małą planetę na zawsze". W wydaniu w północnej Ameryce druga linia została usunięta, otrzymując proste "Spróbuj znowu". Ta zmiana została zachowana w porcie PC-towym, która jest oparta na tym wydaniu, oraz w wersji 2011 w wersji wydaniu cyfrowym. Drugi, które może być to spowodowane wtedy, nadchodzącym Sonic 4 Episode 2, wersja w północnej Ameryce posiada drobne zmiany oprócz soundtracku, takie jak umożliwienie graczowi do restartowania poziomów w każdym momencie czasu kosztem jednego życia. Wydanie 25 komiksu Archiego ma historię przewodnią bazowaną na Sonicu CD. Obydwa soundtracki gry mają tę samą muzykę przeszłości, która jest remiksem japońskiej wersji. Ze względu na sposób kodowania muzyki przeszłości do gry, używając formatu PCM zamiast zakodowanej w Redbook Audio.
Sonic the Comic jest adaptacją historii Sonica CD. Jest w tym Sonic Terminator od Sonic the Comic 24 do 28. Amy rozpamiętuje wydarzenia z Sonica CD w Sonic Adventure DX. To jest drugi Sonic z głosami, pierwszym był Sega Sonic the Hedgehog. Praktycznie wszystkie sprite'y są z Sonica 1. To jest pierwsza gra Sonica, w której biegnie on z rękami trzymanymi do tyłu. Jest to pierwsza gra Sonica, której nie ma stage'ów, a zone'y. Jeżeli sam test jest odblokowany i kody zostały wpisane, paru ukrytych obrazków może zostać odblokowanych. A oto one. Obrazek z Tailsem stojącym obok samochodu mówiący do zobaczenia w następnej grze. Co jest najprawdopodobniej notką o nadchodzącej grze Sonic Drift na Sega Game Gear. Obrazek człowieka podobnego Sonica w kostiumie Batmana podobnego Sonica. Obrazek z Sonikiem, Metal Sonikiem i Dr. Robotnikiem w kapeli zwanej The Fastest DJ. Rysunek z Sonica z wielkimi szarymi oczami z tekstem napisanym w języku japońskim nad nim. Tekst oznacza You're cool w języku angielskim i jesteś fajny w języku polskim. Strasznie wyglądający obrazek wielu Soników pochylonych i kiwającym palcem ze zdeformowaną twarzą z napisem w języku japońskim. Fun is infinite with Sega Enterprises, Majin w języku angielskim i niekończąca się zabawa Sega Enterprises, Majin w języku polskim. Majin oznacza wiele różnych rzeczy w języku angielskim. Demon, diabeł, Jin i może być wypowiadany jako Madin, Madin lub Madin. Gdy to zromanizujemy. Ogólny wygląd tajemnego zdjęcia przedstawia to, jak gdyby to była wiadomość od Demona. Towarzysząca muzyka podczas walki z doktorem Robotnikiem z ostrą amerykańskiego, dodaje mu tylko większego postrachu. Jednakże głębsze rozeznanie pokazuje, że Majin to mądry przydomek Masato Nishimury, które zostało wstawione do innych gier, takich jak na przykład Shenmue. Ten sam obrazek pojawia się, gdy Sega CD wykryje spiraconą wersję gry. W remake'u z 2011 roku jest również dodatkowo ukryte zdjęcie usuniętego poziomu Desert Dazzle. W debug mod znajdują się sprite'y kichającego Sonica. W debug mod można znaleźć
monitor ze srebrnym pierścieniem. Gdy zostanie rozbity, daje graczowi 50 pierścieni i wydaje odgłos checkpointa. W animowanych cutscenkach na butach Sonica można zauważyć złote klamry, ale w samej grze ich nie ma. Miał być również poziom Final Feather. Christian Whitehead chciał go dodać jako finałowego bossa, po zdobyciu wszystkich kamieni czasu, ale pomysł ostatecznie został odrzucony i pozostała po nim tylko ta grafika. Jeżeli się wsłucha w muzykę nietykalności, to przy końcu można usłyszeć odliczanie od 5 do 1 i oczywiście 1 to oznacza koniec power-upa. Jest to pierwsza gra przed serią Adventure, która ma osobną muzykę dla power-upa Speed Shoes, zamiast przyspieszania muzyki poziomu. Pierwsze trofeum w remake'u z 2011 roku, 88 Miles Per Hour, jest nawiązaniem do filmu Back to the Future. Calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Trofeum King of the Rings może być referencją do starej Sonicowej piosenki o tym samym tytule. Sonic CD jest pierwszą grą w serii, która posiada możliwość restartowania aktu. Prawie każde imię bannika w tej grze to po prostu japońskie nazwy dla zwierząt, które przypominają. Biorąc pod uwagę złą przyszłość i ostamerykański, ta gra została uznana za jedną z najmroczniejszych w serii, zaraz obok Shadow the Hedgehog i Sonic the Hedgehog Next Gen.